Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozanek. Bywaj. Siemanko, 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 ja jestem Warta, ze mną jest Purpose. Hello. I witamy was nie w trollowaniu, ale w mindmodowych przygodach. Oczywiście gramy dalej. Powiem wam tylko jeszcze taki mały, fajny komunikat. Otóż jeśli oglądacie tylko u mnie tą serię, to mam dla was fajną rzecz. Otóż jak się pojawił mój poprzedni odcinek, to tego samego dnia pojawił się odcinek u Purpose'a też ze mną, którego nie ma i nie będzie na tym kanale, także zapraszam do oglądania. Dziękuję. Sobie zobaczycie dodatkowy tak odcinaczek, jeśli nie oglądaliście. Wiecie, lepiej dla was, więcej do oglądania, co nie? Dokładnie. Czyli możecie zastopować, teraz tam wrócić, a my już lecimy z przygodą. Dokładnie. I teraz polecimy sobie zwiedzać kolejne rzeczy. Wiesz co, jakbyś chciał mięcha, to jest sporo w przepalarce. Tam się tak? Pali. Bo mięcha, tej? Czy tej niższej? Nie, w tej. No, ale to się w sumie takie przepala. Bom, wiesz co, ja mam kminę, jak to zrobić. No, a, tak. Dokładasz teraz rzeczy? No, tutaj tak no, ten. Spoko. Aha, to nie. Ja pomyślałem, żeby to mięso dać na pół, tak jak ja teraz zrobiłem, i na górę je wsadzić, no to, właśnie. No to właśnie tak uczyniłem. Dobra, nieważne. Jest tu gdzieś skrzynka z jedzonkiem, czy ona została wysadzona? Skrzynka z jedzonkiem? Jest. No jest, tutaj pełno. O, tutaj jest jeszcze Romuton, to też można dorzucić. To tutaj dorzucę. Tu my ci powiem, że... Dobra, mi styknie. Ja mi też styknie, spokojnie. Dobra, to wsiadamy do samolota. Dokładnie tak, słuchajcie, bo my sobie w sumie nie lataliśmy w tamte strony. Purpose ostatnio był gdzieś tam. Ja znowu byłem na tamtych terenach, ale te tereny, to tam był Battle Tower, gdzie raz, pamiętacie, zginęliśmy, fajnie. Ale tak mniej więcej za domek, tam prosto i troszkę w prawo jeszcze daleko nie byliśmy. Także sobie to rozkminimy i będzie fajnie. Siadaj na skrzydełko. Oj, nie mogę podpłynąć, czekaj. O, jestem. No okej. Okay. Jestem lecimy. Ready na podróż. Wiesz co, ja jak zwykle na F5, bo lata się tym samolocikiem świetnie na F5. No ja to samo mówię. Tak to się patrzeć nie da, bo tak to widzisz wszystko. Jest superancko. Forest za mną chodzi, pozdrówcie Foresta. Pozdrawiamy Foresta! Tak, Wertes też pozdrawia Foresta. Dokładnie. Forest pozdrawia Wertesa. Tak. Spam komentarzy, pozdrawiamy Foresta. Awe ja. Dobra, no to lecimy na wprost, tak? Tam, a tu jest ten Battle Tower, myśmy na nim byli, nie? Tak, nie wiem, czy to my byliśmy, czy to my nie byliśmy, ale tu ktoś stanowczo był, bo go tam sobie zaczął rozwalać i zresztą nie wiadomo. Czy mamy jakieś góry? Zapalniczki szukasz. Zapalniczki szukasz. Ej, tu ktoś ma domek. Ty, i to nawet... Wow! O kur! Ty, jakiegoś kampera tu mamy. High technology. No nie. Idziemy przetrzepać teren? Pewnie, że idziemy przetrzepać teren, no co ty, no jak... Boże, wlądy na tym odnia, dobra. To jest mindmodowe przygody na modach Minecraft, ale to później ci opowiem, nie na odcinku, okej? Okay? Dokładnie. Dobra, czekaj, tu się wychodziło, dobra, i znowu mnie zaraz skosi za latanie. Czyli to domek jest. Nie wiem, czekaj. Ale jest to albo faktycznie wreszcie ten domek Bobixa, albo to Glizdora może być. To może być Glizdora. Ty, fajne itemy ma. Chętny na coś? Też mam złote jabłko jakieś przy sobie. Wiesz, ale co? To pamiętasz, ostatnio mi dawałeś. Ma srebrny miecz. Na wilczki. No, ale właśnie mi podpowiadali w komentarzach, że złotym też się da zabijać, także... Tak. Ty on tu na dole ma jakieś kurde... Czyje to kurcze jest? Teren zieleni. O kurde. Odkryliśmy normalnie jakiś nowy domek tutaj w terenie. Wow! Co to kurcze jest? Nie wiem, właśnie też to widziałem. Tutaj chyba on sobie coś będzie ogarniał. To jest przy spawnie zaraz. Mhm. Tam spawn stąd widać. No tak, a tam był domek tego, Griplima i Crazysa, nie? Tak, na samym początku, dokładnie. Ta pierwsza ich taka zabudowa. To widzicie, kurde, jakie znalezisko normalnie. Nie no, ale domek taki, widać, że ktoś już budować potrafi. No. Potrafię. Czekaj, idę na samą górę zobaczyć. No tutaj nic nie ma, pustki. Nic. Czyli takie wstępne budulce, to całkiem możliwe, że to Glizdor po prostu. Jest to possible. Dobra, ale spadamy stąd. Ty, a tutaj co on tu ma? Ty! Przebiegałem koło samolotu, a on się odpychał. No co ty? No. To jest możliwe w ogóle? Czekaj, on ma tu wejście do... Ty, on ma tam wejście do jaskini, zobacz. Schodki. Można na dół skakać. No dobra. Ale to chyba lecimy dalej, nie? Piesu, tak. Nie trzepaj się tam. Jestem. Pies ci trzepie? Oj tam.
Nic. Dobra, 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 lecimy. Czyli widzisz, już coś znaleźliśmy, no nie? To jest dobry początek. Ty, co tam jest? A tam co jest? Nie wiem, ale noc się robi. Ale my jesteśmy w samolocie, to tam noc nam nie straszna. To bez lipy, nic nas nie zabije. Co widzisz? Jakieś drzewka dziwne tam? No, jakieś dziwne kolejne awatarowe wiszące wyspy. O, i spływająca rzeka lawy. O, ja lubię takie. Fajnie wygląda. Tak jak jest taka naturalna z góry, tak wylatuje to. I jeszcze mnie tutaj ktoś trąbi telefonem. No normalnie dzisiaj, a ja dzisiaj mam taki dzień. Ja słyszę jakąś muzykę, no nie? Muzykę słyszysz? No nie słychać nic ode mnie? Czekaj, ja będę cicho. Nie, nic nie słychać. To dobrze. To bardzo dobrze, że nic nie słychać. Znaczy ja mam cię dosyć cicho ustawionego, żeby mój mikrofon nie słuchał moich słuchawek, to ja zawsze mam cicho. No, spoko, spoko. Ale wiesz, mnie też kurde TeamSpeak wycisza troszkę, jak nic nie mówię. I on nie wykrywa zbytnio głosu, to on też wycisza na maksa. Tam widzę jakąś wieżyczkę, ale to raczej taka zwykła. Wieżyczkę? Nie, od z lewej strony. Z lewej strony coś tam jest. To nieważne. Nie sięga mi tam Minecraft. Mhm. Dobra, dawaj niżej, bo tu już góra się skończyła. No, spawnik się skończył. I ty, ja tu nic nie widzę, nic nie wczytują mi się w ogóle. Mi się powoli wczytuje, czyli chyba tu nikogo nie było po prostu. Czanki. Najprawdopodobniej tu nikogo kompletnie nie było, bo gdyż... To dobrze, dobrze, odkrywamy tereny, kurde. Ja mówiłem, że tutaj nie chodziliśmy. Niech się przyzna w komentarzu ten, kto zbudował tą budowlę dziwną. Tam, widzę statek. Statek? Czekaj, daj niżej. Niżej na maksa chcę zobaczyć, czy tutaj kaktusy rosną. Ty, statek, ja go chcę zwiedzić. Ja pierwszy raz widzę taki statek. Ja wiem, tak? Że widziałem u ciebie i z Ulą odcinek, gdzie byłeś w takim statku. Ja patrzę, czy tu kaktusów nie ma, bo Ula raz szukała kaktusa, to wyleciała naprawdę w oddalone krainy po kaktus. Kuktasy. A tutaj możliwe, że są blisko gdzieś. To by był troszkę taki fajlik, nie? Mhm. Dobra, ja spadam do wody. Dum. Raczej woda mnie nie zabije. Opatrz, nagle mam spadochron, nie? Ty, a tu są korolowce w ogóle jakieś fajne. Mhm, widzę. Bo to one tak świecą właśnie, kurde, pod wodą. Ty, ja chcę zdobyć takiego korolowca. Czekaj. O, normalnie da się łapką. Fale, fak. I tu jest gąbka. O, gąbka? Gąbkę też można, tak. Szlak by to trafił z ramię, wywali z serwa za latanie. Założę się po prostu, już mnie wywaliło za latanie. To jest po prostu... Ej, to mnie zawsze śmieszy. Standard. No, ty, szalony. O, jest gąbka, faktycznie. Mhm. Ty, ale to jest tutaj... tutaj skrzyneczki jakby coś, ja nic nie wyciągam, żebyś widział dokładnie, co tu się spawni. Ale śliczne to jest, naprawdę to jest śliczne. Gdzie ty jesteś? Aha, bo jako tu... statku. Mam czekaj, trochę korolowca. Czekaj. Ja na statku. Czekaj, zobaczę, czy on ma coś pod wodą. Jak nic nie ma, to niepotrzebnie tu idę. Dobra. Aj. Oj, dobra, jestem. To ta pierwsza skrzyneczka, jest tak. Jest skrzyneczka. Nie, jest tylko jedna skrzyneczka. Ty jesteś tutaj? Jestem. O, dobra, widzę cię już, bo cię nie widziałem. Czekaj, tam tu jest Battle Tower, nie polecam. 2x10. Bum, bum, bum. Nie, tutaj sama lipa została w tym. No. O, skufel. Skufy synek. Skufel? Skufel, no, ma mały skufek. To tak jak w Wiedźminie jest. Co to za dziwne? Skufel Junior. To na jakieś orzechy mi wygląda. Tylko czekaj, to one chyba nie są dojrzałe, wiesz? Nie no, ojej. Spróbujemy rozwalić. Zabijesz tego dziwnego pana? Który mi przeszkodzi zaraz! Już prawie zerwałem do końca. Cieszę się, że cię nie trują jak na krawędzi, wiesz? No, to fakt. Czekaj. Byś musiał szukać. Co to jest? Durian. Jest taki owoc durian. Kojarzę coś. Coś mi to mówi. Czekaj, spróbuję go wszamać. Nie mogę go szamać. Coś mi mówi taki owoc. Chyba nawet ostatnio go jadłem gdzieś. Kopać. Nie wiem, dobra. Zostawiam go, bo myślę, że rośnie. Idziemy latać samolotem. Lotujmy dalej. Fajnie się zapowiada, nie? Dokładnie. Fajne rzeczy. Czekaj, ale takie pytanie. A, jakie? W którą stronę leciliśmy? Troszkę w prawika odbijesz. Wiesz co? Właśnie przejąłeś stery. O, nie, ja latam! Nie, już tak do wody jest! Teraz wystarczy, że klikniesz na samolot i już będziesz. Tak? Dobra, tak jest. Jestem. Dobra, lecimy. W kierunku tego... Troszkę w prawo. Jak Battle Tower masz, tylko jeszcze w prawo. W prawo. Na pewno? W prawo. No dobra, skoro tak mówisz, wierzę na słowo, bo wydawało jeszcze, mi się, jeszcze troszeczkę w prawo, żeby wyrównać po prostu lot. I jest gitarka. Czy idziemy na Battle Towera?
Nie, nie chcę, nie chcę. O, kolejne. Pa. A, to już z Ulą odkrywaliśmy takie wysepki, widzisz? A gdzie nie wysepki. Widzę. Naprzeciwko nas jest taka... Ale ja tam nie byłem. Taka baza. Takim, nie byłeś nigdy? Nie. Dobra, to może będziemy mieli jakieś fajne itemy. To czekaj, a nie w tę stronę. Tam są łóżka, jakbyś potrzebował. A, łóżko akurat ze sobą zabrałem. Jestem przewidujący chłopiec. Czekaj, którymś backslashem się wychodziło z tego samolotu nieszczęsnego? Mhm. Tam o, sobie... tym! O, zabija mnie. Dobra. Jak widzisz, jak raz cię postawiło pod. Znaczy, generalnie te... Znowu do mnie wyzwaniają, no. Odrzucam tylko połączenie za połączeniem. Tu jest armor dla konia. O, armor dla konia, zawsze spoko. Tutaj są cztery redstone i wiaderko. Ja to słaby drop tutaj dzisiaj. A co ostatnio? I są jeszcze skrzyneczki koło łóżek. Może być, słabo. A tam są jeszcze. No, tu chyba ktoś był, lol. Chociaż nie. Jeszcze mi się wydaje, że ktoś tutaj był, patrząc na drop. No, bo tak jest strasznie, straszna lipa. No, bo zazwyczaj były lepsze rzeczy tutaj. O kurde, o nie. Oh shit. Co? Na szczęście mam netherraka, czekaj. A. Ha, dobra. Aha, wpadłeś w dziurkę. Rozumiem, że nie można sobie zrobić portalu do Endu z tego. No nie, bo to są niezniszczalne bloki. Nie da się chyba wyrwać? Były niezniszczalne kiedyś. A nie masz jakiegoś kilowka? Nie. Ale no mi się wydaje, że tego się nie da zbierać po prostu. Masz kilowka, no co mi mówisz, że nie masz? Ale mam taki zwykły. No dobra. To się nie liczy. Ty, bez kidu, to są łóżka, chodź spać. Aha, ty faktycznie, no tak. Dobra kmina, nie? No. Czekaj. W sumie będzie jasno teraz. Zaraz będzie jasno. Dokładnie. To nie, to było zamknij się. Ty kojarzysz ten? Bo oglądałeś rrr? Nie. To taka strasznie durna komedia twórców Asterixa, znaczy francuska. Ja wiem, że to komedia, słyszałem, ale nie oglądałem. A to strasznie durne jest. O, widzę tam fajne drzewka. Ale śmieszne. Czyk. Teraz nie będzie cię wciągać. Dobra, mount ship. Ciach, jestem. I lecimy. I dobra. Ruszyli. W którą stronę my leciliśmy? A musimy chyba odbić w lewika. W lewika. O, właśnie tak. Widzisz te drzewa z lewej? Widzę. Są bambusy chyba, nie wiem. No, to są bambusowe, lol? Przecież bambusy nie mają drzew. Nieważne, właśnie, ale nie. Ale bambusy to... Nie. Ty, nie, to domek jakiś pod nami. Domek? No. A to kolejny z Bobiksów. Aha, kolejny domek Bobiksa, no tak, tak, tak. No tak, to odbijaj w prawą. Chyba, że jesteś zainteresowany tymi drzewkami. Nie. Aha, drzewkami, tak. Tutaj, o, i kolejna jakaś spawnery. Ty, jeszcze w końcu nie udało nam się pokonać drzewców. A ja zabiłem. Zabiłeś kiedyś drzewca? No, nawet na naszym odcinku chyba. A no, możliwe. A to wtedy co cię tak wyrzucił na drzewo? Nie, to był pierwszy odcinek. To było dobre. Gdzie lecisz? No na te drzewka zobaczyć, co to za dziwne drzewka. Dobra. Bo ja sobie zbieram, wiesz, saplingi takich drzewek i potem się posadzi taki najdziwniejszy. Ty, ale te drzewa bambusowe? No to jest autentycznie drzewo bambusowe, ale to... Ale to... Nie tam... wiem, no. Słyszałem. O, rozwaliłem. Wow! Ty, to tutaj jest trikapitator. Chyba, że to tylko bambus, no nie? Bo faktycznie to jest bambus, jak zebrałem, nie? Wow! Posypało się? Bambu. Wiesz co? To jest sadzonkę, czy nie? No właśnie, a masz sadzonkę? No nie. No właśnie, bo... Ale nic nie spada z tego. No bo to pewnie się musieli rozwalić najpierw. Czekaj, ja tam się zneterrakuję na górę. No, przydałoby się. Bo ja nie mam żadnych bloczków. Z jedną sadzonkę zwróci się, patrząc na tyle, ile tu jest liści, nie? No miejmy nadzieję, że w ogóle jakaś spadnie, że to rośnie, że to nie jest tylko, wiesz, takie plugin na chwilę, że tak powiem. No. O, nie, kurde, to był odłamek. Ale Ula, powiem ci, ostatnio ścinała drzewa u siebie, te co ma. No. I jej się nie zwrócił drop. O, to lipa. A ja ci powiem lepszy numer, właśnie rozwaliłem coś, co rosło na wodzie. Dobra. I wypadły mi z tego, co rosło na wodzie, banany. Okej. Okay. Chyba banany. Jakby coś, sadzonki widziałem, że spadły, nawet nie, dwie. O, spadają sadzonki. No dobra, tylko czekaj. Zabrałeś? Tak, mam bambu sapling. Możemy lecieć dalej. Dwie. Okej, okay, super. Czyli dobrze powiedziałem, to przejmuj stary, panie kapitanie. Tak jest. Mount ship. Tak. Dobra, to teraz musimy odbić to teraz w prawo. W prawo, 90, obkręcić. Tak, to taka sztuczka jest, wiecie.
A szkoda w sumie, że nie można zrobić jakiś tym samolotem beczek albo czegoś takiego. No. Śmiesznie by było, nie? No tylko lewo, prawo i do przodu. I prosto w drzewo. Nie, to prawo, w lewo. Ale śmieszne, jakby się rozbijało drzewo, nie? Wlatujesz w drzewo, a tu nagle sypie się na części pierwsze, nie? Wszystko, co z to za przerośnięty kot pod nami? Nie wiem, to jest... Czy jak one się nazywały? Pantera? To właśnie, właśnie. Ty, pantery tu są. To pierwszy raz widzę panterę. Tak wygląda, chyba że to zwykły kot mały. No trochę duży ten kot. No bo są koty tutaj, nie? No, koty, takie tak. Dzikie. Dzikie, dzikie. Kolejne bambusy. No, to bambusowa kraina, to na pewno to nie byliśmy. 15 bambusa dropnęło z jednego drzewka? Powiem ci, tak, mam 32, więc chyba po 16. O, to miałeś wyższe drzewko jedno, a no, tutaj tych jest tych bambusów. No, widzę, że... A w sumie to... dobry teren, nie? Podchodzisz, zbijesz te bambusy jednym walnięciem i masz cały teren dla siebie tutaj, nie? No. Jakby ktoś się uparł. Jeszcze by miał od groma bambusów. Tylko ale bez kitu, to... jaka bambusiarnia. Ciekawe, a właśnie, a spróbuję sobie przerobić tego bambusa. Czy coś mi to da? Ty, jest! Blok bambusowy. No, widzę, właśnie to zrobiłem. Z czterech. No. A dwa, jak się położy, to coś się dzieje? Nic. No ale bloki bambusowe... Ty, a jak te przerobione połączyć ze sobą pod sobą, to patyki możesz mieć i przyciski. Statek piracki po prawej. Gdzie po prawej? No, odbij w prawo. O, masakra. Oj, leć prosto. Ole czat! Jaka flaga. Ty, ale patrz, jaka zatoczka zajebista. No. Jeszcze statek. Jaki osom. Widzisz no, to? Pięknie. W idealnym miejscu zespełniony przez mapę statek. A przypadkiem a to nie jest tak specjalne właśnie miejsce takie zrobione przez moda? Wiesz tak co, ja powiem? Widziałem te statki pirackie na morzu, wiesz? Aha, i nie były w takich zatoczkach. Nie, one były po prostu na wodzie. Trochę mi brakuje piratów po prostu. Wiesz co, są mody na piratów, ale nie są wgrane. Bo Sid miał w swojej tej serii, Sid Friends kiedyś. Mhm. Atakowali na piratów i właśnie chodzili piraci i strzelali, napierdzielali. Powiem ci, że chaos. A tutaj, no są piraci, ale zobaczysz jacy, jak przyjdziesz. Rozumiem, że trupy piratów? No, zombiaki. Itp. Gdzie są? Pod ziemiach? A, dobra, jedę spawnery poniszczyć. Wow, nie niszcz! Czemu? No bo to piękne miejsce na ekspiarkę jest. To nie jest piękne miejsce na ekspiarkę. Lepiej gdzieś mieć przy domu. No w sumie, ale no zaraz... Ale jak chcę, ale jest spoko, dobra, tylko jeden zniszczyłem. Nie, dobra, to niszcz. Nie wiem, czy wiesz, ale pochodnie nie blokują zombiaków. Tak? Tylko, no blokują w znacznej części, ale nie całkowicie, także. No to dobra, to zniszczę. Jest. I co? No nie będziemy tu robić ekspiarki, bo faktycznie trochę daleko dobra, od domu. Dobra, to idę zniszczyć, je. Ty kurde flecie! Kurde, flecie. A tu coś ciekawego jest? O, tu jeszcze jeden jest spawner zombie. No, bo tutaj też jest gdzieś... A, właśnie stąd mi tu przychodziły. Dobra, ciach. Oj. Woda się wlała. O, tam pewnie będzie jeszcze spawner szkieleciaka. Tak, oj. To wbijaj tam. Lupa do mnie się sadzi. Jaki gamoń. Wiesz co, ja chyba... O, mam tutaj jakiś jeden bloczek. No. To się podsadzę. Więcej bloczków nie mam. Dobra, już tam wstawiłem pochodnie. Tak, nie chcesz niszczyć? Ja tam wejdę. Mam wejście stąd. No dobra. Ciach, dobra. Pochodnie mam tutaj, to ale ja tutaj tu pięknie postawię. Jest. Ta zatoczka jest naprawdę śliczna. Mhm. Czyli co, ogarnęliśmy piratów, ale lecimy naprawdę, jakby tutaj wybudować jakiś domek, no nie? No, w takiej obok zatoczce. I mieć taki statek jeszcze piracki, naprawdę mega. Epic. O, lwek. Co? Lew. Lion? No, lion. Mount Sheep. W którym stronę znowu płynęliśmy? Czekaj, z krajem ekranu, no... Nie, to nie mam, dobra. Wsiadam. Gdzie lecimy? Lecimy. Już nie wiem, w którą stronę. Ja w sumie też. A, na prawo był statek piracki, więc ominąłbym to tam i lecimy w lewo za tą górką, tam w lewo. Tam. Mhm. Znaczy, przypuszczalnie wy widzicie to w tą stronę, bo patrzycie na kamerce. Nieważne. Wiecie, ale super zatoczka. No. Przynajmniej ostatnio właśnie takie fajne miejscówki odkrywamy, nie? No bo wreszcie zaczęliśmy zwiedzać te mody, bo tak naprawdę siedzieliśmy na tyłku w jednym miejscu. No. Ale tu jest piękna zatoczka, patrz na to pod nami. Widzę. Fajnie. Jeszcze te drzewa. Te drzewa z lewej zniszczyć, tam domek postawić i kurde. No.
port prawie masz gotowy. To powiem ci, że ciulowe miejsce sobie wybraliśmy na zamieszkanie. No, ale zawsze możemy zmienić. No dokładnie, a to, no nie wiem, to może... Bo skrzynek mamy mało. O, a lew, widzisz po prawej stronie. No to mamy lewe, widzisz jakoś tak z lewej? Nie tak widzę. Dziwnie. Za daleko pewnie ode mnie jest i jej nie widzę. Albo ci skrzydło zakrywa po prostu. No tak. Teraz będziesz widział, jak się obrócisz. A no, jest tam, widzę, no. Tam z daleka. Okej, mamy górkę. Wow. I to Battle Tower, i to całkiem wysoki Battle Tower. No, pewnie tak jak normalny, tylko tak się wydaje, nie? No, bo część jest też zakopana trochę w podziemie. Mhm. Także no, tego. Patrz, kolejne piaski, czy są kaktusy? O, i kolejny ten stateczek, na którym przed chwilą byliśmy. Znaczy no, to już na coś pływające. Czy w prawo odbijemy, żeby nad wyspą lecieć, co? No dobra, no to przelatujemy nad wyspą. Coś ciekawego znajdziemy oprócz domu Bobixa kolejnego, który widzę. Ty, ale to już to jest jakiś inny dom Bobixa, bo on jest... I tu jakaś fontanna jest. No. Oj, kolejny dom Bobixa tam się pojawia. No, widzę. Aż mamy ten góry z prawej jakieś. Zaspamował domkami. No. Co z prawej? O, z lewej mamy wioskę. O, proszę. Odbijaj. I to tak, o kurde, na podwyższeniu. Kurde, mi się tak te czanki wolno wczytują, że ja tego nie widzę. Ja dopiero teraz. Ale widzę. Spoko, ja informuję o ciekawych miejscach. Jest git. Dobra. A nie, za duża to ta wioska nie jest. No, ale tam parę domków jest, studnie mają. Nie wiem, czy jest sens. Ale tu jest czad, zobacz, jaka woda. Widzę. To jest chyba teren bagienno, coś tam? Nie, chociaż bagna powinien wyglądać jak bagna, czekaj. No dokładnie. Gdzie tu pokazuje? O właśnie, zmieniłem sobie ustawienia pamięci w Minecraftie z 8000 na 4000. Bo ktoś mi polecał, że mi nie będzie crashowało, także dzięki, jeszcze mi nie skraszowało. To jest sezonowy las. Moor. A, to tam, to jest seasonal forest, ale tam wcześniej było moor. Tylko nie wiem, co to jest moor po angielsku. Roger Moore. Nie wiem. O, kuniki mamy... tu są. Kuniki. Tutaj są kolejne duże drzewka, jak koło nas. No. Jakaś góra z lewej. No, też się tak cofacie, jak lecimy? Nie. Oj, ale troszkę zaczęło mi klatkować od tego generowania się terenu. No, chyba tak. Tutaj na 1000% nikt nie był. Dokładnie. Ale, że nad rzeczką lecimy. No, bo nie chcę wlatywać na to drzewo, bo tam to dopiero będzie nam lagować. Mm. O, jak kolejna wioska. Albo jakieś... Nie, po prostu. Polecko. Z dupy coś się pojawiło, nie? Z dupy! No, to tam się lawa wylewa dopiero. Faktycznie, tu nikt nigdy nie był, potwierdzone info. Tak jest. O, i znowu są te takie... Co to za teren? Z lewej troszkę? No, bagienny taki, tam byliśmy na takim już. A, jaszczury i te sprawy? No, jaszczury i takie sprawy, dokładnie. Trujący się teren. Świeci w jaskini, ale to lawa akurat. Widzę kawałki śniegu, śnieg się tu zaczyna. No. Chyba, że to od wysokości. No, to też możliwe. Dead Forest. O, a tu jakiś bardzo dziwny budynek. Takiego jeszcze nie widziałem. Ale tam chyba nie jest budynek. Jakiś bajzel. To drzewo było. Jaka śmieszna ściana się wygenerowała z lewej strony. Widzę, taka mało naturalna. Patrz, to tam jest chunk całkiem inny niż generator pozostały, widzisz? No. Ty, a tutaj? Znaczy, jakby taki... Jakiś bastion. No. A tu już mamy góry śniegowe. Tak jest. Ktoś potrzebuje śniegu? Zapraszamy. Proszę bardzo, drzwiczki już przewidziałem. Wszystko jak na ręce, jak na dłoni, sorry. Dokładnie. Lecimy dalej? Dalej? A chcemy? No nie wiem, zastanawiam się, czy by tu nie skończyć odcinka i na przykład nie zacząć kolejnego zwiedzania. Na dalszym zwiedzaniu? No. No dobra, możemy, lecimy dalej, kurde, przez te dziwne krainy mindmodowych przygód. Polecimy sobie dalej, zobaczymy, co będzie dalej, bo w końcu już 20 minut ponad ogarniemy tutaj latanie, to sobie polecimy jeszcze dalej, zobaczymy, co jeszcze fajnego znajdziemy. Także jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. No i co, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Dokładnie tak. I trzymajcie się, Creeper! Cześć! Czekaj, wybuchnie, dawaj w górę. Ty mały, zielony kaszalocie. Tutaj jest jakaś taka, zobacz, półeczka, to sobie tu wylądujemy. Dobra, to ja już kończę. No, cześć. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć. Hej!